Z jednej strony konieczność siedzenia w domu, co jest oczywiście idealną sytuacją, by spędzać czas w wirtualnym świecie gier. Z drugiej natomiast kończąca się aktualna generacja konsol. Przygotowałem więc dla Was listę, moim zdaniem, 5 najlepszych gier na PlayStation 4. Zapnijcie więc pasy, bo to są świetne gry. Zabiję cię! Oderwę ci łeb! Zabijcie Boga zawsze ma konsekwencje! Jakie? Skąd to wiesz? Skąd to wiesz? God of War to nie jest po prostu kontynuacja serii God of War, która święciła triumfy na poprzednich konsolach PlayStation. Tym razem wszystko jest inne, choć Kratos znów lubuje się w brutalnym likwidowaniu przeciwników. I samokontrola tego, kto nią włada. Otwórz drzwi! Musisz nam pomóc! Jak wyszła ta zmiana? Rewelacyjnie, co potwierdza choćby zdobycie przez God of War tytułu Gry Roku. Niesamowita, kapitalnie zrealizowana opowieść o emerytowanym bogu wojny, Kratosie, który teraz nie tylko wybija wszelkiej maści stwory, ale musi się również opiekować swoim młodym synem. Gra, dla której zdecydowanie warto kupić konsolę PlayStation 4, szczególnie, że tytuł nie pojawił się póki co na żadnym innym sprzęcie do grania. Nathan, to nasze przeznaczenie. Ty, ja, razem. Obiecuję ci. Zajdziemy daleko. Uncharted 4 – Kres złodzieja. Prawdziwa perełka od studia Naughty Dog, która stanowi jednocześnie kapitalne zwieńczenie świetnej serii gier dla konsol PlayStation. Przygody Nathana Drake'a wciągają jak najlepszy przygodowy film akcji, generalnie grze Uncharted 4 bardzo blisko właśnie do filmu, w którym czujemy, że jesteśmy częścią opowieści. Jeśli się nie mylę, jesteśmy złodziejami węszącymi gdzie nie trzeba. Niestety gramy w innych drużynach. Jestem człowiekiem fortuny, co swą fortunę odnajdzie. Zdecydowanie jedna z najlepszych gier na PlayStation 4, jednocześnie bardzo mocno wciągająca przygoda. Trzymaj się, Nathan! Gdzie jest artefakt? Orientuj się! Lecz, lecz! Obiecałem ci, że kończę z tym życiem. Ile się za tym uganiamy? Długo. Peter Parker! Co u ciebie słychać, kolego? Miasto jest zagrożone. Musimy coś zrobić. I potrzebujemy pomocy. No dobra, prowadź, kapitanie. Marvel's Spider-Man. Kolejna gra na wyłączność dla PlayStation 4 obok przygód Batmana od Rocksteady, jest to najlepsza produkcja o superbohaterze, jaka kiedykolwiek trafiła na rynek. Radzę wykorzystać tę okazję. Nie spina się z filmowym uniwersum Marvela, bazuje bardziej na komiksach, jest jednak dokładnie taką grą o człowieku-pająku, na jaką zawsze czekaliśmy. To jedna z najładniejszych, ale i najlepszych gier 2018 roku i zdecydowanie powód, dla którego warto kupić PlayStation 4 lub PlayStation 4 Pro. Bujanie się między wieżowcami Nowego Jorku jeszcze nigdy nie było tak przyjemne. Zostałeś wrogiem publicznym. No dalej! Peter! You are truly as he anticipated. This is truly an unjust game. But if my voice is reaching you, I beg you, please overcome this game and save the world. Persona 5. Jedna z najlepszych gier JRPG ostatnich lat. Tak jak w tej serii gier bywa, nie ma powiązania fabularnego z poprzednimi odsłonami. Główny bohater to japoński licealista, który przypadkowo wpada w ręce policji. Aby uniknąć kary, zostaje wysłany do Tokio, gdzie odkrywa, że za pomocą aplikacji w smartfonie potrafi przenieść się do dziwnego, nierealnego świata i przywoływać persony, czyli potężne kreacje swojej osobowości. Okay, let's do this. Długa, wciągająca, chwytająca za serce i świetnie zrealizowana przygoda, którą zapamiętacie na długo. Good stuff. I'm satisfied. Spotted a shadow. Let's get it, Joker. The shadows are ready to kill. Be careful, Joker. Listen to me. We don't want to kill any of you. But trust me, we will. Wake them up a little! This whole thing is pretty much done. We're more ghosts than people. Red Dead Redemption 2. 1899 rok, dziki zachód i niezwykle barwny Arthur Morgan, w którego przyjdzie nam się wcielić.
to gangus, więc raczej nie liczcie na spokojne życie, choć biorąc pod uwagę, że to tak zwany sandbox, czyli gra piaskownica, to tak naprawdę możecie robić tu wszystko. Nazywanie Red Dead Redemption 2 po prostu GTA na Dzikim Zachodzie jest sporym uproszczeniem. Mamy tu bowiem styczność z niesamowicie pieczołowicie przygotowanym na potrzeby gry światem, bohaterami i opowieścią, która zachwyca od pierwszych do ostatnich godzin zabawy. Sure, we can have fire. And we can have the knowledge of fire. But with that comes the knowledge of everything. Ladies and gentlemen, this is a robbery. Sons of Dutch. Jak zwykle w przypadku produkcji Rockstar zastanawiam się, jak to możliwe, że ekipa była w stanie wycisnąć tak dużo mocy z konsoli. Na taką grę czekałem 8 lat. I know that. All of you venerate savagery. And you will die savagely. Jak widzicie, moja lista nie zawiera tylko i wyłącznie produkcji na wyłączność dla PlayStation 4, choć umówmy się, większość najlepszych gier na PS4 to są właśnie tytuły, których nie znajdziecie na innych konsolach, bo one zostały przygotowane właśnie dla tego sprzętu, między innymi po to, żeby ludzie go kupowali i żeby miał bardzo mocną bibliotekę własnych gier. Poza tą piątką na PlayStation 4 można oczywiście zagrać w masę innych świetnych gier, oczywiście nie tylko na wyłączność. Kapitalny Wiedźmin 3, niesamowity Nier Automata, Overwatch, Sekiro, Titanfall 2 czy odświeżona wersja GTA 5 to tylko niektóre. Jest tego naprawdę sporo. No i oczywiście nie sposób zapomnieć o tym hełmofonie, czyli gogach PlayStation VR. Wirtualna rzeczywistość na PlayStation jest bardzo prosta w obsłudze. Po prostu plug and play, podłączacie, gracie, bez ustawienia, bez konfigurowania, jest to banalnie proste. A jest też wiele bardzo fajnych gier z taką grą na wyłączność dla PSVR na czele, czyli moim ulubionym Astrobotem. PlayStation 4 to wciąż świetna konsola, którą moim zdaniem wciąż warto kupić, szczególnie że w sieci jeszcze przed premierą PS5 będzie wiele ciekawych cenowo ofert. Ta biblioteka gier jest duża, więc śmiało nadrobicie. Ale jeżeli nawet nie będziecie chcieli kupować PlayStation 4, to jak kupicie PlayStation 5, będziecie mogli grać w gry z PlayStation 4, bo ten sprzęt będzie miał wsteczną kompatybilność, czyli będzie można na nim uruchomić gry z poprzedniej generacji. A że biblioteka jest duża, no to myślę, że przynajmniej tę piątkę, ale zdecydowanie więcej gier warto będzie właśnie na PS5 nadrobić. Jestem bardzo ciekawy, jak wyglądałoby wasze top 5 gier na PlayStation 4. Macie na dole sekcję komentarzy, więc śmiało piszcie. Jeśli podobał wam się materiał, zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. No i widzimy się przy okazji następnego filmu. Trzymajcie się, cześć!